Piątek, 24 maja. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Reksio, Bolek i Lolek czy Baltazar Gąbka, wszystkie te postacie powstały tu w Bielsku Białej. I choć bajki z ich udziałem nie są już produkowane, to studio filmów rysunkowych wciąż działa. Właśnie przeszło gruntowny remont. Od weekendu będzie można zwiedzać nowoczesne Centrum Bajki i Animacji Oko. Jak wygląda w środku, sprawdzała Magda Sincewicz. Można wejść i pokolorować ten bajeczny świat na swój sposób. Ograniczeniem jest tu jedynie wyobraźnia. I to nie bajka, a rzeczywistość. To przede wszystkim przestrzeń, na której mamy nadzieję będzie dochodzić do wymiany emocji, doświadczeń między młodymi i tymi starszymi nieco pokoleniami. Ponieważ na naszych gości czeka dwupiętrowa wystawa opowiadająca o historii studia filmów rysunkowych, o twórcach, którzy są ojcami naszych najbardziej popularnych bohaterów, a także, co chyba najważniejsze, o procesie powstawania klasycznej animacji rysunkowej. Wszystko zaczęło się od kreski. Pierwsza została postawiona jednak nie tu, a w eksperymentalnym studiu w Katowicach 77 lat temu. Potem przeniosło się ono do Wisły, by chwilę później na stałe zagościć w Bielsku Białej. Pamięta to jeden z ówczesnych twórców, który pełnił także funkcję dyrektora. Ja się nie tylko czuję historią, bo 47 lat przepracowałem, ale też i człowiekiem, który uratował własnym filmem to studio. Przed plajtą w 1993 roku. Bo nie zawsze było wesoło. Jednak dzięki uporowi zarządzających i zaangażowaniu całego zespołu udało się ocalić to wyjątkowe miejsce. Jedyne tego typu państwowe studio w Polsce, które w swej długoletniej historii zrealizowało przeszło 1000 filmów, w 2015 roku przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja na tych bajkach, które zostały tutaj zrobione, wymyślone, narysowane się wychowałam. Mogę też Państwu powiedzieć, że to jest, mam nadzieję, nie ostatnia nasza inwestycja, nie ostatni nasz projekt w tym miejscu. Projekt, którego budowa rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Pierwszym krokiem był demontaż części starego budynku. Z nowym gmachem połączyła go przewiązka. Całkowity koszt wraz z remontem siedziby wytwórni wyniósł około 41 milionów złotych. Centrum Bajki i Animacji będzie można zwiedzać od soboty 25 maja. Pszczyński rynek zamienił się w miejską dżunglę i tak będzie przez 3 dni. Setki roślin, wiele wygodnych miejsc do siedzenia i sztuka. Wszystko za jej sprawą, bo właśnie tak lubiła żyć. Najpopularniejsza mieszkanka pszczyńskiego zamku po raz 11 symbolicznie wróciła na swoje włości za sprawą Daisy Days. W programie imprezy m.in. koncerty, mapping artystyczny czy parada konna. Magda Sincewicz. Wieczorem będzie wyglądało to tak. Za dnia prezentuje się równie zachęcająco. Daisy Days co roku się rozbudowuje. Generalnie właściwie każda rzecz, która się dzieje w czasie tej imprezy, ma jakiś związek z księżną Daisy. I jakby trzonem tej imprezy jest przepiękny ogród pokazowy, który co roku aranżujemy na rynku. Przygotowanie imprezy zaczyna się na wiele miesięcy przed jej rozpoczęciem. Nad koncepcją, jak ogród ma wyglądać i z czego się składać, pracuje sztab ludzi. Jednym z nich jest pan Grzegorz. Rynek się zrobił zielony. Można też również na kiermaszu zakupić multum roślin. No i ten rynek się zmienia raz na rok. Warto obejrzeć, bo w tym roku oferta jest niesamowita, łącznie poszerzona o sztukę, tak bym to nazwał. Bo właśnie nią, prócz roślin, uwielbiała otaczać się angielska arystokratka Maria Teresa Olivia Cornwallis West, zwana księżną Daisy. Która była panią na Zamku Książ, była panią również tutaj w Pszczynie. Pamiętamy ją. No zresztą o paniach zawsze pamiętamy więcej, zawsze je bardziej jakoś hołbimy, zawsze bardziej w naszej pamięci zapadają. I ta pani myślę, że dla jednego miasta i dla drugiego zrobiła wiele. I wciąż robi. Tu, w Pszczynie. Nieprzerwanie od przyjętej w kwietniu 2012 roku strategii promocji miasta, czyniącej księżną Daisy ikoną miasta. Jest to kilka dni prawdziwego święta radości, piękna bym powiedziała, takiego zadowolenia. Więc mam nadzieję, że to przyniesie dobre uczucia w ludziach. Przekonają się o tym ci, którzy odwiedzą Pszczynę w najbliższych dniach. Impreza potrwa do niedzieli. Kończą się prace przy przebudowie pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu. Od soboty 25 maja będą tam ponownie jeździć tramwaje, a to oznacza zmiany w rozkładach jazdy w wielu linii. Paweł Jędrusik.
Pierwotnie w Chebziu miały zostać jedynie wymienione rozjazdy, ale ostatecznie zakres prac był znacznie szerszy. Przebudowane zostało około 1350 metrów pojedynczego toru, przejazdy drogowo-torowe, oświetlenie, układ zasilania i chodnik. Są też nowe platformy przystankowe z wiatami i elektroniczne tablice informacyjne. Przy pętli tramwajowej trwają ostatnie prace. Od soboty trasa będzie przejezdna dla tramwajów, a to oznacza, że dojdzie do zmian w ich kursowaniu. Będzie korekta rozkładów jazdy 6 linii tramwajowych, co oznacza, że poszczególne tramwaje na konkretnych liniach będą odjeżdżać o innych godzinach. I po drugie, zmieniają się trasy 3 linii tramwajowych. Mówimy tutaj o linii numer 9, 10 i 17. Te nowe trasy zostały poprowadzone w taki sposób, że te odcinki będą mogły być teraz pokonywane przez podróżnych bez konieczności przesiadania się. Zmiany obejmą w sumie 13 linii tramwajowych i 3 linie zastępczej komunikacji autobusowej. Ich trasy przebiegają m.in. przez Bytom, Chorzów, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice czy Zabrze. Szczegółowe informacje dotyczące zmian Zarząd Transportu Metropolitalnego opublikował na swojej stronie internetowej. Mają do przejechania na rowerach kilka tysięcy kilometrów. W ten sposób chcą pomóc trójce dzieci z Siemianowic Śląskich. Dziś rowerzyści ze stowarzyszenia Ja Jadę, Ty Pomagasz wyruszyli w długą trasę. Gdzie pojadą? O tym Paweł Jędrusik. Tuż po godzinie 10 z jednego z osiedli w Siemianowicach Śląskich wystartowała trójka rowerzystów, którzy jadą w kierunku Skandynawii. W taki sposób chcą nagłośnić zbiórki pieniędzy na pomoc trójce dzieci, Idze, Lence i Wojtkowi. Byliśmy w szoku, byliśmy pełni emocji, po prostu dla nas to było coś niesamowitego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że taki rajd i charytatywny akurat jest dla naszych dzieci, jeszcze dla Lenki. Na co dzień Iga zmaga się z autyzmem. Bardzo się ucieszyłem, że znaleźli się ludzie w zasadzie obcy, którym nie jest obca chęć niesienia pomocy. Przed startem kolarzy zorganizowany został specjalny piknik charytatywny. Rowerzyści już wyruszyli, a ich trasa będzie przebiegała przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję i Norwegię. Jedziemy naokoło Bałtyku, żeby pomóc po prostu, żeby nagłosić naszą zbiórkę internetową, żeby dotrzymali słowa nasi sponsorzy, którzy obiecali, że jeżeli ja dojadę do Oslo, to wpłacą dodatkową kwotę pieniędzy. Więc to jest nasz cel, żeby po prostu jeszcze bardziej rozpropagować nasze działania. Na trasie uczestnicy wyprawy nocują często pod namiotami w ogródkach u napotkanych osób. Jak sami mówią, są raczej dobrze przygotowani do takiego wysiłku. Obydwaj bardzo lubimy wysiłek fizyczny, także trenujemy praktycznie rzecz biorąc przez cały rok. Dojeżdżamy, i Tomek i ja dojeżdżamy do pracy na rowerze, biegamy, no także ten trening to praktycznie rzecz biorąc trwa przez cały rok, no nieprzerwanie. Jesteśmy takim typem ludzi, który lubi wysiłek fizyczny. Dziennie rowerzyści zamierzają pokonywać około 160 kilometrów. W niedzielę odbędzie się coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Według szacunków weźmie w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Mieszkańcy miasta muszą się liczyć z utrudnieniami. Paweł Jędrusik. Już od wczesnych godzin porannych w niedzielę 26 maja w Piekarach Śląskich będzie można spotkać pielgrzymów. O godzinie 8 rozpoczną się pierwsze modlitwy, a o 9.30 ma odbyć się procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. W związku z pielgrzymką mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Przede wszystkim wyłączone zostaną niektóre ulice, zwłaszcza ulica Bytomska na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Ziętka. Cały ten dzień w tej ulicy nie będzie ruchu. Rozstawione tam zostaną stragany, będą się tamtędy też przemieszczać pielgrzymi, także ta ulica, tak jak każdego roku, jest wyłączona. Ponadto pojawią się utrudnienia związane z komunikacją. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem Jestem w kościele. Zakończy się procesją do Bazyliki Piekarskiej o godzinie 16. O trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Akademii Śląskiej. Zarówno temat, jak i miejsce spotkania nie były przypadkowe. Na tej śląskiej uczelni otwarty został niedawno nowy Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, a od października będzie można na nim studiować m.in. zarządzanie. Robimy przed rozpoczęciem edukacji studentów już wydarzenia
związane z tą tematyką właśnie biznesową. To nie jest tylko oferta skierowana dla studentów, którzy chcą studiować w języku polskim, ale również to jest oferta właśnie na kierunku zarządzania na studiach pierwszego, drugiego stopnia dla studentów, którzy chcą studiować w językach obcych. I to są zarówno osoby, które są tutaj już w Polsce i chcą studiować na przykład w języku ukraińskim, czy angielskim, czy rosyjskim, ale też bardzo mocno myślimy o tym, żeby pozyskiwać chętnych kandydatów, a docelowo studentów z zagranicy, którzy są bardzo zainteresowani tym, żeby móc się rozwijać dalej i studiować na Akademii Śląskiej, na tych kierunkach, które oferują kształcenie w językach obcych. Taki był piątek w informacjach. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.